Cześć, witam. Kryminał retro, ale nie do końca. Tytuł: Podejrzenia pana Witchera, morderstwo w domu na Road Hill, napisała Kate Summerscale. Powiedziałam, że kryminał retro, ale nie do końca. Najpierw o wątku kryminalnym. W 1860 roku w domu Samuela i Mary Kentów dokonano morderstwa. Dom ten znajdował się na sielskiej, angielskiej wsi, dlatego to morderstwo było dla wszystkich szokiem. W domu Kentów mieszkały wtedy następujące osoby. W czerwcu 1860 roku. Mieszkała tam służba oraz czworo dzieci pana Kenta z pierwszego małżeństwa, trzy córki i syn, i oni zajmowali drugie piętro domu. Na pierwszym piętrze mieszkał gospodarz, czyli Samuel Kent, ze swoją drugą żoną Mary, która przedtem była guwernantką wszystkich dzieci i strojgiem swoich dzieci, czyli dwiema dziewczynkami i synkiem, którzy spali w pokoju obok z 22-letnią nianią. I kiedy rano niania się obudziła, zobaczyła, że w łóżeczku nie ma Sewilla, 3-letniego syna pana Kenta. Zaczęto chłopca szukać i znaleziono go w wychodku dla służby. To były jego zwłoki wrzucone do kloaki. Miał podciętą szyję, a więc było to morderstwo z premedytacją. I kiedy policja miejscowa nie dawała sobie rady, to znaczy nie mogła znaleźć mordercy, wezwano na pomoc Jonathana Witchera, który był jednym z 8 detektywów w powstającej wtedy właśnie sekcji detektywistycznej przy Policji Angielskiej. I ta książka, obok wątku kryminalnego, czyli kto zabił małego Sewilla, jest również książką dającą nam pojęcie, obraz o tym, jak kształtowała się, jak budowała się, jak tworzona była angielska policja, zwłaszcza sekcja detektywów, do której, jak mówię, należało 8 policjantów. Jednym z nich, najwybitniejszym, był Jonathan Witcher. I poznajemy również jego życie. Kim był, z jakiej rodziny się wywodził, dlaczego został policjantem, dlaczego zyskał taką właśnie sławę, jak po tym morderstwie, czyli po roku 1860, potoczyło się jego życie. Mamy również w tej książce odniesienia do wielu pisarzy i poetów tego czasu, czyli XIX wieku, bo to morderstwo zapłodniło pomysłowość literacką na przykład Karola Dickensa, Wilkie Collinsa, czy wspominała o nim również Charlotte Bronte i inni. Po prostu wszyscy się zastanawiali nad tym, kto zabił. Następnie jest to książka rewolucyjna, ponieważ w tamtych czasach po raz pierwszy złamano tabu mój dom to moja twierdza, ponieważ Witcher wraz z policjantami właściwie przez 24 godziny na dobę przebywali w domu Kentów. Zbadali wszystko, począwszy od, nie wiem, majtek, koszul nocnych, tego co jedli mieszkańcy, po okna, no, klamki do drzwi. Wszystko wszyściutko zostało zbadane. Jako że Witcher został zaproszony, czy przybył do domu Kentów 2 tygodnie po morderstwie, kiedy ofiara została już pochowana, wydawało się, że to śledztwo szans nie ma. I tak właściwie też się stało. Witcher musiał się przyznać do klęski, że nie odkrył właśnie tego mordercy. Przy okazji poznajemy inne sprawy, które Witcher prowadził i w których wykazał się naprawdę ogromną inteligencją. Aż nadszedł do rok 1865, a więc po 5 lat po zbrodni, i wtedy w tym śledztwie z domu Kentów nastąpił przełom. Przełom, który przewartościował wszystko. Przełom, który spowodował, że wreszcie opinia publiczna poznała mordercę. Nie będę wam mówiła, jaki to był przełom i kto został mordercą, bo nie, z przyjemnością nie czytalibyście tej książki, a naprawdę warto,
Poznajemy obyczajowość XIX-wiecznej Anglii, kształtowanie się policji, odpowiedzialność. Po raz pierwszy, jak powiedziałam, taka zbrodnia zapłodniła wyobraźnię pisarzy. Rozpisywały się o tym gazety, czyli pierwsze tabloidy wtedy właśnie. No cóż mogę powiedzieć, wszystko jest w tej książce. Naprawdę została ona świetnie skomponowana, świetnie napisana, a potem są te również świetne ryciny z epoki. Niczego więcej nie możemy oczekiwać od takiej książki. Warto ją przeczytać, polecam. Dziękuję, do zobaczenia.